Dzień dobry Państwu. Piątek, poranek, godzina 9. Lecimy z Ewą do lasu pobiegać sobie. Przyjechaliśmy wczoraj, widzieliście, z Bydgoszczy. Dzisiaj już Ewa nie jedzie, jednak pracuje sobie zdalnie. Lecimy do lasu. Jak tu moja żwirownia się zachowuje. O, już normalnie ubił się ten piasek tutaj w tej taczce. Trzeba rzucić parę taczek, nie? Także lecimy do lasu. Bicze wodne będą, jak przybiegnę. Także fajnie. Widzimy się z lasu być może. Ewa. I małe błotko, ale małe takie na drodze. W las. Przy okazji chciałem wspomnieć o tym, że mam Patronite'a w końcu i nawet mam już pierwszego patrona, patronkę. Także dziękuję patronce. Również jest tam zbiórka założona na komputer używany z OLX-a, żebym mógł montować filmy sobie dobrej jakości. W dobrej jakości. I także jeżeli ktoś chce zostać drugim patronem, to poproszę wejść, jest pod, jak kanał się otwiera, Domek na trudne czasy, są linki, a chcącego nic trudnego znajdzie, nie? I można kanał wesprzeć będąc patronem, a patroni zawsze później będą mogli uzyskać z tego powodu jakieś profity. I oczywiście dziękuję za kawę wirtualną, jak najbardziej miło, jak ktoś postawi nam kawę za to, co robimy. Biegamy między innymi tu. Troszkę grzybiarzy jest. Ewa gdzieś tam siedziała na gałęzi. Co dzisiaj wam opowiedzieć? Piątek. Nie mam wenny dzisiaj. Dużo rzeczy jest do opowiadania, ale czasami mam wrażenie, że trafia to w pustkę. Ale następnym razem coś opowiem. Albo nie. Krótka historia. Wiecie, że wojska amerykańskie, siedząc u nas, mając bazy u nas, nie płacą ani grosza za to? No to już tam ustawa dawno jest, nie wiem ile lat, kilka, mówiąca o tym, że płacimy za wszystko, za każdy listek papieru do dupy, nie powiem już jakiego koloru, amerykańskiej. Płacimy my kompletnie za wszystko. Nawet jak sobie ktoś tam chce rodzinę sprowadzić, to na koszt tej kolonii tutaj swojej, nie? Taka jest ustawa i zapewnione mają to. Wszystko, co chcą w bazach sobie pobudować, to wszystko na nasz koszt. Wszystko to, co jedzą, to na nasz koszt. I jeszcze przypadkiem, zupełnie przypadkiem, mają miejsce swojego pobytu, mają na złożach metali ziem rzadkich. To jest zupełnie przypadek. I na pewno nie oni są tutaj do ochrony, osłony tej kolonii, tylko do osłony tego, co w ziemi. Taka krótka historyjka. W piątek po południu Ewa biegnie. Tam. W pobieganiu słoneczko przedziera się. Idziemy, bicze szybko zrobimy, bo powoli trzeba do kołchozu jechać. Dzisiaj syn wymaga opieki mojej. Po takim zimnym prysznicu, chwilę później, zwalniają się endorfinki w organizmie i macie stan taki jak po alkoholu, po drineczku, po pierwszych dwóch łykach. Stan organizmu. Tylko tutaj nie ma ciągu dalszego i powoli endorfinki, wiecie, spadają płynnie, a przy alkoholu powtarzacie tą czynność łyk za łykiem. I tyle. Skwer Kościuszki, skwer.
restauracja Róża Wiatrów, tawerna, oczywiście Róża Wiatrów to stara knajpa, oj bywałem tam w latach 90. tak zwane dancingi i tym podobne historie związane z dancingami. Dzień dobry widzowie, sobota rano, 8:00, biegam, już tak biegam bardziej niż maszeruję, więc no, świta mi po głowie start w jakichś zawodach, takich na krótkim dystansie, ciągnie wilka do lasu, jest dobrze, dobiegam po wiochy, no. Dzień dobry po bieganiu, raz jeszcze. Stopni dzisiaj było 5, jak wstaliśmy, ale wiecie co, wymyśliliśmy z Ewą, że zapisujemy się na bieg 11 listopada, taki jest w Gdyni i mamy miesiąc i sobie potrenujemy i będziemy startować, wystartujemy, jeszcze nie wiem, czy zapisy są otwarte, ale chyba są. Rosół się gotuje. Wołowo-drobiowy. Piękny zapach. Dobra, na małym gazie, na małym. Jeszcze niech popyrka. No i taki pomysł, żeśmy sobie... Nie no, wodę trzeba odkręcić. Pomysł, żeby wrócić do biegania, bo jak tak przeglądałem zdjęcia i filmiki krótkie ze starych czasów, 3-4 lata wstecz przedpandemicznych, gdzie tak aktywnie dosyć biegałem, no jeździłem na rowerze, triatlony i te sprawy, no to tak wiecie, nutka tęsknoty za tym się odezwała.